Zarządzeniem ministra edukacji narodowej każdy uczeń szkoły gimnazjalnej musi zrealizować projekt edukacyjny. W gimnazjum nr 2 w Policach już rozpoczęły się pierwsze prezentacje projektów. W poniedziałek 10 marca w gimnazjum nr 2 uczniowie prezentowali swoje projekty edukacyjne. To zadanie, które musi odrobić każdy uczeń. Jedna z grup zajęła się historią komunikacji miejskiej Polic. Jest to dosyć ciekawy temat, dlatego go wybraliśmy. Uczniowie często nie wiedzą, jak wyglądała historia komunikacji i jaka jest historia ich autobusów, którymi jeżdżą. Uczniowie podzieleni na grupy pod kierunkiem nauczyciela najpierw poznawali zagadnienie, by potem przedstawić je podczas szerszej prezentacji. W naszej szkole, w gimnazjum nr 2, tematyka edukacyjnego projektu jest tematyka regionalna. Uczniowie wybierali temat, czy to będą Police zabytkowe, czy to będzie sport, czy to będzie rekreacja, czy to będzie edukacja. Działalność polickich stowarzyszeń znalazła się w zasięgu zainteresowania kolejnej grupy uczniów. Poznanie tej sfery dało uczniom wiedzę, ale przyniosło im też inne korzyści. Dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy na temat działalności stowarzyszeń ogólnie, a także na temat stowarzyszeń działających u nas w Policach. Oprócz tego nauczyliśmy się współpracy i oczywiście zaprzyjaźniliśmy się więcej niż wcześniej. Tego dnia zaprezentowano też różne projekty edukacyjne. Dzięki nim uczniowie poznali lokalne instytucje, dowiedzieli się nieco o historii miasta oraz odrobili zadanie, które nałożyło na nich Ministerstwo Edukacji.